Niech Pan Was spokojem. Sobota, szóstego tygodnia okresu wielkanocnego. Dzisiaj na chwilę święty Łukasz, autor dziejów apostolskich, zostawia świętego Pawła i jego misję i pokazuje nam działalność jego towarzyszy, których niedawno również i my poznaliśmy, czyli pryscylle i akwille. Oni spotykają Apollosa, pewnego Żyda rodem z Aleksandrii, człowieka. Uczonego i znającego świetnie pisma. Ten Apollos przybywa do Efezu i, jak mówi nam święty Łukasz, zna on już Drogę Pańską. Ciekawa jest ta nazwa, ona dwa razy pojawi się w tym dzisiejszym fragmencie, ale często tak właśnie określano pierwszych chrześcijan, zwolenników tej drogi. W dziejach apostolskich na samym początku, kiedy jeszcze nienawrócony Paweł, czyli Szaweł, aresztował i właśnie próbował zatrzymać uczniów pańskich. Tam jest ta mowa zwolenników tej drogi, czyli drogi Chrystusowej, ale on sam o sobie mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Więc mamy pewnego Apollosa, pewnego Żyda, człowieka uczonego, znającego pisma. Zna on Drogę Pańską, przemawia z wielkim zapałem i naucza, co tyczy się Jezusa. Ale okazuje się, że zna tylko Chrzest Janowy. Tylko albo aż. Ale my doskonale wiemy, że Jan zapowiada Mesjasza chrzci, ale to jest inny chrzest niż chrzest, ten już późniejszy chrześcijański, chrzest też w duchu świętym. Jan zapowiada Mesjasza, mówi, żeby przygotować mu, mu drogę, żeby przygotować tą drogę przez pokutę i nawrócenie, i mówi o Mesjaszu, którego później wskazuje. Ale potem Jan znika ze sceny i wychodzi na to, że ten Apollos jeszcze wszystkiego nie wie. Oczywiście, czytając pewnie i znając pisma, mówi o mesjaszu, ale nie wie o tym, że ten mesjasz nauczał, że ten mesjasz cierpiał, że ten mesjasz został zabity i że z martwych stał, i że tym mesjaszem jest Jezus Chrystus. Dlatego na swojej drodze spotyka Pryscyllę i Akwille i oni zabierają go ze sobą i wykładają mu dokładnie drogę bożą. Drugi raz pojawia się ta nazwa. Dokładnie wykładają mu drogę bożą, widząc w nim ten potencjał ewangelizacyjny, ale brakuje mu byśmy powiedzieli tej kropki nad i, ale bardzo znaczącej, czyli tego faktu, że tym mesjaszem jest Jezus i że on umarł i z martwych wstał. To jest potrzebne, żeby on mógł w pełni głosić, w pełni przepowiadać i w pełni nauczać. No i ciekawy to jest ten kontekst, bo faktycznie patrzymy, że te pierwsze wieki, no to nie jest takie proste i wszystko łatwe. Tak jak my dzisiaj weźmiemy do ręki katechizm, gdybyśmy kiedyś komuś chcieli powiedzieć, czym jest chrześcijaństwo, czym jest właśnie Kościół katolicki, dajemy katechizm Kościoła katolickiego, czyli to kompedium wiedzy i mówimy tu przeczytaj, masz wszystko od A do Z. To jest dzisiaj bardzo możliwe. Na marginesie warto sięgać po katechizm, choć on nam się zawsze kojarzy tylko i wyłącznie z jakimiś definicjami czy regułkami. Naprawdę ten katechizm niesie w sobie wiele treści dotyczących duchowości, naszej wiary, tradycji, historii Kościoła. Wszystko co podstawowe, bardzo prosto, bardzo syntetycznie jest tam opisane. Ale w tamtym czasie no, nie było czegoś takiego, więc widzimy wielu apostołów, wielu głosicieli, wielu tych, którzy chcą przemawiać, ale jednocześnie ta nauka jeszcze nie jest tak spójna u wszystkich. Za jakiś czas poznamy również ludzi, którzy ewangelizowali, ale nawet nie wiedzieli, że istnieje Duch Święty. Więc widzimy te różnice. Ale one też pokazują koloryt i te trudności tamtych czasów, jednocześnie jak ta dobra nowina się rozchodzi. Nie zawsze taka pewna, nie zawsze taka stuprocentowa, ale jednak tych, którzy chcą głosić i mówić, jest wielu. Na szczęście spotykają się po drodze, mają otwarte umysły, mają otwarte uszy, chcą się uczyć, chcą słuchać, chcą swoją wiedzę. Uzupełniać. Także dzisiaj widzimy, że ci towarzysze od namiotów, byśmy powiedzieli, o tej wspólnej pracy św. Pawła, Pryscyla i Jakwilla, oni również przekazują tą dobrą nowinę, nauczyli się od Pawła i teraz całą tą wiedzę przekazują innym. A ten Apollos, trzeba przyznać, że też jest człowiekiem otwartym, bo mógłby powiedzieć: Ja już wszystko wiem, bo to ja jestem uczony, ja znam pisma, ale tu pewnie z chęcią słucha. I przyjmuje tą drogę Bożą po to, żeby mógł dalej dzielnie uchylać twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pisma, że Jezus jest Mesjaszem. W Ewangelii Chrystus mówi, moglibyśmy powiedzieć rzeczy nowe. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Wcześniej Chrystus wielokrotnie mówił, proście, a będzie wam dane. Pukajcie, a zostanie wam otworzone, szukajcie, a znajdziecie. Ale teraz mówi o tym, aby prosić w imię moje, bo do tej pory w imię moje nie prosiliście. Teraz wcześniej prosiliście w imię Ojca, prosiliście Ojca. A teraz mówi, aby prosić w Jego imię. I faktycznie, kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, czyli ten czas po. W niebo Chrystusa i po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Piotr i Jan spotykają tego chromego siedzącego przy bramie, mówią te słynne słowa: Nie mamy srebra, nie mamy złota, ale to, co mamy, to ci damy. W imię Jezusa Chrystusa mówię ci wstań. I potem wszystko dzieje się w imię Jezusa. Potem również głoszą i mówią w imię Jezusa. Głosimy to imię a jednocześnie te cuda dzieją się w imię Jezusa i często apostołowie o tym mówią nie własną mocą, nie własną siłą, ale dzięki Jezusowi, Chrystusowi ten człowiek chodzi, czy tamten został uzdrowiony, czy inne cuda się pojawiły wszystko w imię Jezusa i tu już widzimy, że jasno rysuje się ta prawda, którą my już doskonale znamy, że to Jezus jest tym jedynym pośrednikiem między nami a Ojcem po to przyszedł tutaj na świat, żeby nam o Ojcu opowiedzieć, ale również po to, żeby Ojcu opowiedzieć o nas. On będzie się, on jest tym, który się wstawia za nami, jak mówi Apokalipsa. Jest nieprzyjaciel, czyli diabeł, który dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem, a Chrystus jest tym, który nas usprawiedliwia, tym, który jest pośrednikiem, znając nasze życie, znając też tą ludzką naturę, doskonale wie co powiedzieć. Doskonale wie, dlaczego tak, a inaczej my również postępujemy. Dzisiaj cieszmy się tą możliwością proszenia w imię Jezusa Chrystusa. Niech on będzie naszym pośrednikiem, a imię Jezus niech będzie w tych ważnych naszych sprawach i modlitwach na naszych ustach. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.